Witamy w czwartym już odcinku programu Szrot. W studio jest z nami prowadzący Michał Pisarski. Dziękuję. Witam publiczność, witam Państwa. Tak naprawdę jestem tutaj sam. Już po raz czwarty sprawdzamy, czy już się może taki gadżet urodził, który by wszystkim dogodził. I z okazji tego jakże okrągłego jubileuszu udało mi się wyciągnąć dla Was coś fajnego na konkurs. I jedyne, co musimy zrobić w zamian, to zaprzedać nasze dusze i bić pokłony przed firmą Feju Tech. Ja tylko przypomnę, że wszystko, co ma w końcówce nazwy Tech, jest z zasady bardzo dobre. Dla tych z Was, którzy są tutaj pierwszy raz, zazdroszczę, bo ja 118. W Szrocie pokazujemy najciekawsze gadżety ostatnich tygodni. Nie robię recenzji, bardziej takie zajawki, które albo skłonią Was do zainteresowania się tematem bardziej, albo do omijania czegoś szerokim łukiem, abyście mogli tonem eksperta mówić Waszym znajomym dumnym z nowego zakupu. Przecież to jest gówno Pisarski mówił w Szrocie. No to skoro formalności już za nami, możemy zaczynać. Mam już prawie 28 lat i taki wiek mężczyznę zobowiązuje. Jest wtedy bardzo poważną osobą, zarabia pieniądze i właśnie dlatego może sobie pozwolić na to, żeby regularnie kupować nowe tomy Spidermana i Kaczora Donalda. To znaczy, to są dwie osobne rzeczy, chociaż kres pomiędzy nimi też na pewno byłby bardzo fajny. Ale często ma też małe mieszkanie, co może, ale nie musi mieć związku z wydatkami na komiksy i komiksy przestają się mieścić. Nie chciałem, żebyście wiedzieli, że mówię o sobie, ale chyba zaczynam płakać. Przez chwilę miałem nadzieję, że ten problem da się rozwiązać bez hipoteki, bo Pocketbook Color to nowy czytnik e-booków, czasopism i komiksów, który od innych różni się tym, że jest... kolor. Znaczy, da się na niego wgrać czasopisma albo komiksy i tak jak przy zwykłym papierze czytać i nie męczyć sobie za bardzo wzroku. Pomysł piękny, ale mojego problemu nie rozwiązał z dwóch powodów. Po pierwsze, barwy na ekranie są mega sprane i wyblakłe, jakby się te czasopisma sprali, pewnie dlatego się zresztą mówi sprane. Po drugie, do gazetek to chciałbym jakąś wersję XL z większym ekranem, no bo co to za przyjemność co chwilę przewijać i przybliżać na e-papierze, który odświeża się wolniej niż strony w necie po przekroczeniu limitu danych na nielimitowanych pakietach. Ogólnie to jest bardzo spoko czytnik, jeżeli potraktujecie ten kolor jako dodatkowy bajer, żeby sobie coś czytnąć w kolorze dosłownie raz na jakiś czas, albo na przykład wgrać dzieciom książkę z ilustracjami. Ma dobre podświetlenie, synchronizację z chmurą, nie zacina się, menu wygodne, da się słuchać audiobooków, a właśnie, najlepsze, najbardziej archaiczna i współczesna rzecz jednocześnie. Przejściówka na mini jacka z micro USB. Moja chyba druga ulubiona przejściówka świata, zaraz za tą z węża ogrodowego na HDMI. Pocketbooka za 9 stóp bym nie kupił, chyba że Wam jest obojętne, czy wydacie 6 czy 9, hehe. To wtedy można brać, bo to jest naprawdę fajny sprzęt, tylko ten kolor jeszcze troszkę nie bardzo. Jak będzie większy ekran i bardziej wyraziste kolorki, to pewnie wezmę, a komiksy i tak będę kupował, bo lubię mieć. Mówiłem o mini jacku, ale dzięki jakże prokonsumenckim ruchom naszych kochanych producentów smartfonów, mini jack to teraz sobie umiera w konwulsjach, a w pudełku z nowym telefonem prędzej znajdziecie przejściówkę na ten wąż ogrodowy niż z USB-C na mini jacka. Rozwiązaniem oprócz bojkotu mogą być słuchawki True Wireless, czyli takie bez żadnego kabelka, ale zwykle są bardzo drogie. Tylko zazwyczaj to działa tak, że jak coś jest drogie, no to przychodzi Xiaomi i robi tak, żeby było tanie. I właśnie Mi True Wireless Earphones 2 Basic chwytliwe, kosztują 130 zł. Przychodzą w pudełku, co w sumie samo w sobie jest pozytywną niespodzianką i ogólnie bardzo mi się podobają i mają tylko jedną wadę. Mianowicie słabo grają. W sensie jak w smartfonach macie tak, że zwykle ten dwa razy droższy nie jest dwa razy lepszy, tak tutaj brzmienie i wygłuszenie otoczenia względem takich za 250 czy 300 zł są zdecydowanie dużo gorsze. I powiedziałbym nawet, że muzyka brzmi jak na kabelkowych słuchawkach za 30 zł. Więc jak ludzie piszą w opiniach na Ceneo, że super brzmienie, to porównują chyba z radyjkiem z Marsjanek. Ale z drugiej strony w takich słuchawkach, o dziwo, brzmienie to nie jest wszystko. I matowy futerał, i słuchawki są dobrze wykonane i wyglądają porządnie, nie gubią połączenia, grają z 4-5 godzin na jednym ładowaniu, a futerał musicie ładować co jakieś 3 ładowania słuchawek, czyli spoko. Automatycznie pauzują muzę jak jedną wyjmujecie i jest prosta obsługa gestami stukania. Za te pieniądze to jest zaskakująco dużo i do tego nawet wszystko działa. Tak więc jeśli chcecie małym kosztem słuchawki do rozmów telefonicznych, bo tutaj jakość jest spoko, albo do jakichś podcastów, to serdecznie polecam, bo w tej cenie na 100% niczego lepszego nie ma. Ale jak planowaliście je kupić na przykład bratankowi z okazji skończenia przez niego pierwszego stopnia szkoły muzycznej, to nie musi, ale może chcieć Was za to zabić. Albo, nie wiem, powie, że mu jedna wpadła do klarnetu i ani jej nie może wyjąć, ani grać i w ogóle to najchętniej zakończyłby swoją przygodę z muzyką. Na zawsze. Stosunek, hehe, ceny do jakości zajebisty, tylko po prostu nie oczekujcie nie wiadomo czego. Ale wiecie co, jest taki Samsung Galaxy A51 5G, który ma i mini jacka,
i 5G, które podobnie jak bratanek również może, ale nie musi chcieć was zabić, podobno. I miałem go nie wciskać do szrota, ale postanowiłem, że skoro działa mi dłużej, szybciej i pewniej niż Note 20 Ultra, a działa, to o nim powiem, żeby nie było, że po recenzji Note'a się na Samsunga uwziąłem. Jakoś się tak utarło, że nieflagowe Samsungi kupują głównie ludzie, którzy się nie znają, a flagowe ludzie, którzy też się nie znają, ale mają pieniądze. Nie no dobra, żartuję, akurat flagowce Samsunga zawsze były bardzo dobre. Ze średniakami bywało różnie, ale mniej więcej od półtora roku seria Galaxy A ewoluowała bardzo, 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 bardzo. To jest jeden z najtańszych smartfonów z obsługą 5G, ale nawet jakby tego 5G nie miał, to i tak byłby całkiem spoko. Wytrzymuje mi zawsze ponad dobę na jednym ładowaniu, nie zaciął się ani razu, działa szybciutko, ma dobry ekran i spoko aparaty. Obudowa z plastiku, ale całkiem ładny wzorek. A jako, że nakładkę Samsunga lubię, to jedyna poważniejsza wada, jaką w nim widzę, to może kiepski głośnik. No i ładowanie, bo ma tylko 15 W, ale nie dajmy się przekonać wielkomiejskiemu stylowi życia, że musimy funkcjonować w ciągłym pośpiechu. Wyhamujmy. Ładujmy telefony wolno. Dla naszego Samsunga. Dobra, żartuję, to jest naprawdę spoko telefon. Myślałem w ogóle przez moment, że może mnie gryzą wyrzuty sumienia, że coś mi odwaliło i mam halucynację z przesamsungowienia i tylko mi on się wydaje spoko, ale przejrzałem inne recki i wszyscy mają na jego temat podobne zdanie. A51 5G jest dostępny tylko w plusie. Z tego co pamiętam, to za sam telefon wychodzi koło 2000 i w ogóle to za parę dni będę robił zestawienie najtańszych smartfonów 5G. Tak więc jeśli chcecie pozbyć się z balkonu gołębi małym kosztem spalania sobie mózgu, zapraszam. Kontynuując przesamsungowienie. Największy problem inteligentnych zegarków, oczywiście poza tym, że mało kto ich potrzebuje, są drogie, ograniczone, nie są tak ładne jak tradycyjne zegarki, działają krótko na jednym ładowaniu, nie mierzą aktywności zbyt dokładnie. Największy problem to niewygodna obsługa tak małego ekranu. I Samsung kiedyś wynalazł idealne rozwiązanie tego problemu, później je na chwilę zepsuł, żeby zachować równowagę w przyrodzie, ale teraz na szczęście do niego wrócił. W Galaxy Watch 3. Zakryłem, nie zakryłem. W Galaxy Watch 3. Wokół ekranu jest obrotowa ramka, którą kręcicie, żeby dojść w menu do tego, do czego chcecie. Wygodne i przy okazji bardzo satysfakcjonująco klika. A tylko z powodu klikania zawsze chciałem mieć w domu safe na przykład, więc kusi. W ogóle Galaxy Watch to według mnie jedne z najładniejszych zegarków, szczególnie jak macie tarczę włączoną przez cały czas. A można. Ale tak ciągle chwalę i chwalę, więc pewnie tylko czekacie, aż to wszystko pieprznie. I to jest właśnie ten moment, bo Galaxy Watch 3 jest ekstra, tylko że nie ma w nim właściwie żadnych poważnych zmian względem Galaxy Watcha 1, którego recenzowałem prawie 2 lata temu. Znaczy, nowości są, tylko że płatności, pomiar ciśnienia albo EKG nie działają w Polsce i dwa ostatnie mają działać, ale czekają na aprobatę jakichś tam organów służby zdrowia, więc to może jeszcze potrwać. A tak poza tym, no to niewielu osobom jest to niezbędne do życia. Chociaż jakby tak pomyśleć, to właśnie mogą być rzeczy niezbędne do życia niektórym, ale no, wiecie o co chodzi. Zresztą tak czy siak i w starym i w nowym nie działa. Zegarki Samsunga są spoko do śledzenia aktywności, kiedy zostawiacie telefon w domu, bo mają i GPS, i Spotify z opcją pobierania muzy, i opcję parowania słuchawkami Bluetooth. I tak ogólnie do noszenia też są bardzo spoko, tylko no niewiele stracicie, jeżeli zamiast tego za 2000 kupicie starszego za tysiaka. A, no i nie twierdzę, broń Boże, że Samsung chce mnie zabić i że nasączył pasek do Watcha trucizną, bo dostałem ten zegarek jeszcze zanim puściłem film o Note'cie. I nie twierdzę, że pasek uczula każdego, ale no niektórych najwyraźniej może. Mam oficjalnie uczulenie na Samsunga. Tester niebezpieczny zawód. Generalnie to wiele osób uważa Galaxy Watch za najlepsze inteligentne zegarki, tak ogólnie, i znalazłem idealną osobę, żeby zapytać, czy to prawda, czyli Roberta, który bardzo długo używał prywatnie Galaxy Watcha sparowanego z Samsungiem Galaxy S, a teraz używa iPhone'a i właśnie dam mu taką grubą rozkminkę i zepsuję mu wieczór, pytając, czy zatęsknił. No, cześć. Myślałem, że powiesz cześć z tej strony Robert. No to cześć, witajcie z tej strony Robert, witam wszystkich twoich widzów. Tak, ostatnio testowałem Galaxy Watcha 43. Porównywałem do Galaxy Watcha 46 mm, którego uważam za najlepszy zegarek smart, jakikolwiek powstał, a przez ostatnie 2 lata no, korzystałem z Apple Watch. Więc Galaxy Watche są moim zdaniem najciekawsze, ale też mają dwie ważne, może nie wady, tylko jakby są wybrakowane w tych dwóch elementach. Po pierwsze płatności, to jest rzecz, której mi bardzo brakowało. W trakcie pandemii to jest w ogóle, wiesz, złoto, że po prostu możesz sobie zapłacić bez wyciągania w sklepie nawet telefonu, żeby go sobie nie upaćkać w razie czego, nie? Więc to jest super. Druga rzecz, którą da się gdzieś tam trochę obejść, to
dyktowanie wiadomości. Można zainstalować płatną apkę, która umożliwia dyktowanie, ale natywnie tego nie ma, więc podejrzewam, że 90% użytkowników po prostu zobaczy, o, nie ma tego, no to szkoda i nie będę z tego korzystać. Natomiast sam zegarek jest fajny, fajnie, że są super dopasowane kolorystycznie. Ten nowy trójka na przykład w tym miedzianym kolorze do Nota 20 lub Ultry, tylko bateria niestety, no to jest ten moim zdaniem minus względem tego Watcha 46 mm. Bez do 3 dni, a tam jednak było 3 do 5, nie? Więc no. No ja pamiętam, że akurat tego pierwszego Watcha wziąłem w podróż poślubną i ładowałem go chyba po 5 dniach raz i tyle mi wytrzymywał na luzie i to było super. A tutaj jednak bardziej ze 2,5 doby. Czy bardziej kompletny i lepszy wydaje ci się w tej chwili Galaxy Watch, nowy czy też stary, czy Apple Watch? Myślę, że jakby uzupełnienie Apple Watcha, jak iPhone Apple Watchem, jest po prostu naturalne i to jest po prostu świetne rozwiązanie. Natomiast jeżeli mamy inny smartfon z Androidem, no to myślę, że no poszedłbym albo w Galaxy Watcha właśnie, no bo chyba jest najlepszym przedstawicielem. Chociaż teraz zwracam uwagę, że wychodzi jeszcze ten Oppo Watch, który jest bardzo interesujący i ja mam słabe doświadczenia z Wear OS-em, tak? Bo on albo nie działał, albo się wieszał, albo nie działał. Natomiast no tam jest Google Pay i to jest jakby rzecz, która jest taka interesująca. Mhm. No dobra, to dzięki wielkie, miłego wieczoru. Dzięki bardzo, wzajemnie, pozdrawiam wszystkich, cześć. Na razie. Się załączyła reklama Samsunga, jak gadaliśmy. Ciągle próbują. Dobra, Fejutek Vlog Pocket 2, czyli mały, lekki, prosty w obsłudze gimbal do telefonu. Kupujecie coś takiego, jeżeli nie chcecie, żeby wasze filmy nagrywane smartfonem wyglądały tak, jakby się wam ręce trzęsły po wódce. Nawet jak się wam ręce trzęsą po wódce. Albo kupujecie, albo wygrywacie w konkursie, albo żeby używać, albo żeby położyć na półce, ale przynajmniej mieć satysfakcję, że ktoś inny, kto bardziej tego potrzebuje, takiego nie ma. Pocket zmieści się w plecaku, w torbie, niektórzy recenzenci nawet pokazywali, że w spodniach, no ale no ja nie będę pokazywał, bo wątpię, żeby to jakoś specjalnie podnosiło wartość nagrody, ale w każdym razie możecie go nosić zawsze przy sobie i jeżeli macie jakiś konkretny plan, żeby coś nagrać, na przykład na wakacje, to jest super sprawa, bo jak nie macie planu, to gwarantuję, że nie będzie wam się chciało tego włączać, mimo że włączanie jest bardzo proste, bo wystarczy włożyć telefon, znaleźć mniej więcej środek ciężkości, no i właśnie włączyć. I nagle ujęcia robią się dużo bardziej stabilne i joystickiem, którego nie było w pierwszej generacji, możecie robić sobie na przykład bardzo ładne panoramki. Jest też apka na smartfon i jak nagrywacie w niej, to da się planować automatycznie płynne przejścia z jednego miejsca w kadrze do drugiego, jakieś tam hyperlapse albo włączać nagrywanie przyciskiem na samym gimbalu. Niestety apka, chociaż działa płynnie, to nagrywa te filmy w znacznie gorszej jakości niż domyślna na waszym smartfonie i nie obsługuje takich cudów jak teleobiektywy czy szerokie kąty, no ale nie musicie jej cały czas używać, a tak po prawdzie to nie musicie jej w ogóle używać. Jakbym miał teraz nagrywać vlog telefonem, to chciałbym z tym, bo filmy od razu wyglądają lepiej, bardziej profesjonalnie, można robić więcej kreatywnych rzeczy i więcej osiągnąć w życiu, na przykład zostać początkującym influencerem i dostawać za darmo rzeczy, których się nie potrzebuje, żeby wmawiać innym, że oni ich potrzebują. Szczerze to nie mam porównania z milionem innych gimbali do smartfonów, więc nie powiem wam, czy ten jest najlepszy. Pewnie nie jest, bo jest też jednym z najtańszych, ale działa i działa nieźle i niczym mnie nie wkurza, więc myślę, że na tej półce bardzo spoko opcja. Żeby mieć szansę go wygrać, musicie być subskrybentami kanału, napisać pod tym filmem komentarz, który zaczyna się na takie K i musicie napisać, nie wiem, wydaje mi się, że ludzie są zbyt leniwi na kreatywne konkursy, a ja na wymyślanie kreatywnych konkursów, więc piszcie co chcecie, nie będę wymagający. Więcej informacji w opisie. Tak więc Fejutek, jak tak to zaakcentowałem, to brzmi troszkę jak Fiutek, więc zwycięzca konkursu, kiedy już wygrasz, to wymawiaj to tak bardzo oddzielnie i przez H, tak Fejutek, żeby się z ciebie koledzy nie śmiali. Teraz pewnie Fejutek chce mnie zabić. Ale gimbal naprawdę bardzo fajny, coraz bardziej mi się podoba. Działa też długo na jednym ładowaniu, bo kilkanaście godzin, coraz trudniej mi się z nim rozstawać.
Dobra, skończmy ten temat, bo zaraz będzie trzeba odwołać konkurs. A grą odcinka jest ostatni wielki tytuł na PlayStation 4 od samego Sony, czyli Ghost of Tsushima. Jako samotny samuraj żyjecie, chociaż tak ledwo, w XIII wieku i walczycie z całą armią Mongołów, którzy opanowali waszą wyspę. Okazjonalnie ganiacie też sobie zwierzątka i piszecie poezję i ogólnie jesteście takim człowiekiem renesansu, tylko sami o tym nie wiecie, bo do renesansu zostało jeszcze ze 200 lat. W Tsushimie najbardziej podobał mi się klimat, bo bardzo wkręciłem się w świat samurajów i zacząłem o nich nawet czytać i się dokształcać. A wkręcić się łatwo, bo w scenkach przerywnikowych wasz samuraj przedstawia najróżniejsze obyczaje i ciągle opowiada na przykład o tym, jak ważna jest dla niego honorowa samurajska walka. Więc naturalnie w samym gameplayu łowicie wszystkich z ukrycia albo od tylca jak najgorsze mendy. Spoko wymyślili, że jak gracie, to ekran nie wygląda jak kokpit statku kosmicznego, bo zamiast mapy i innych wskaźników, drogę tutaj wskazuje wam wiatr wiejący w danym kierunku. Brzmi dziwnie, ale działa i buduje świetną atmosferę, bo faktycznie patrzycie na teren, a nie na mapę. Grafika jest bardzo spoko, walki przyjemne, ogólnie sama gra to trochę taki Assassin's Creed w Japonii. W sumie dziwne, że nie było jeszcze Assassin's Creed w Japonii. Chociaż, jak tak teraz myślę, to już chyba nie musi być. Ale troszkę brakowało mi bardziej zróżnicowanych zadań, patosu momentami było aż nadto po sam sufit i chwilami troszkę się nudziłem, tak więc jakoś tak odbieram Tsushima jako wybitne, rzemieślnicze dzieło czeladnika młodszego, ale nie arcydzieło. Ale i tak polecam, solidny sposób na stracenie przynajmniej 50 godzin. A propos to policzyłem przed chwilą z ciekawości, że w ciągu 2 lat nagrałem na ten kanał nadal mniej niż 24 godziny materiału filmowego. Tak więc, jeśli jesteście u mnie pierwszy raz, nie planujecie zakupu gry na 50 godzin, ale chcielibyście spędzić niezapomniany czas, to możecie obejrzeć wszystkie moje filmy. 4 razy. I zostawić subskrypcję, bo już prawie 50 tysięcy, a 50 to już prawie 100. Jeżeli chcecie, żeby jakiś konkretny gadżet pojawił się w kolejnym odcinku Szrota, piszcie w komentarzach, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.